Ien potrafi zagrabić liście i zebrać je do worka w 5 godzin. Kajandrę potrafi zgrabić ten sam trawnik i zebrać liście do worka w 3 godziny. Ile czasu zajęłoby im zagrabienie trawnika i zebranie liści do worka, gdyby pracowali razem? Zastanówmy się nad tym. Ien potrafi zagrabić liście i zebrać je do worka w 5 godzin. A więc Ien, i jak Ien, potrafi zagrabić jeden trawnik, Jeden trawnik w 5 godzin, jeden trawnik w 5 godzin, jeden trawnik w 5 godzin. Możemy także powiedzieć, że to jest 5 godzin na trawnik, ale zapisanie tego w ten sposób jest bardziej przydatne, ponieważ to jest nasze tempo. To jest to samo co jeden trawnik na 5 godzin lub jedna piąta trawnika na godzinę. To tempo, w którym Jen może zagrabić trawnik jedna piąta trawnika na godzinę. Teraz zróbmy to samo dla kajandrę. Kajandrę potrafi zagrabić ten sam trawnik i zebrać liście do worka w 3 godziny, a zatem dla kajandrę. kajandrę potrafi jeden trawnik. Zakładam, że to jest imię męskie. Potrafi go zagrabić w 3 godziny. W trzy godziny, albo gdybyśmy mieli to zapisać jako tempo, to będzie to 1 trzecia, 1 trzecia trawnika, 1 trzecia trawnika na godzinę. Zastanówmy się teraz nad ich łącznym tempem. Powiedzmy, że mamy Iena i kajandrę. Ien plus kajandrę, jakie będzie ich łączne tempo? Jakie będzie ich łączne tempo? Podają nam, Podają nam, że pracując razem, ile czasu zajęłoby im zagrabienie trawnika i zebranie liści do worka. Załóżmy, że T będzie oznaczać łączny czas potrzebny im na zagrabienie trawnika, ile to im zajmie wspólnie. I jeżeli T oznacza czas potrzebny im łącznie na zagrabienie trawnika, to możemy powiedzieć, że wspólnie zagrabią jeden trawnik. Zagrabią jeden trawnik na każdą godzinę t, zakładając, że t to godzina, na każdą godzinę t, lub jako tempo. Ich wspólne tempo będzie wynosić jeden przez t trawnika. Jeden przez t trawnika na godzinę. Jeden przez t trawnika na godzinę. Tak wygląda ich łączne tempo. A zatem tutaj mamy tempo IANA. Tempo kajandre oraz ich łączne tempo. Łączne tempo będzie po prostu sumą tych dwóch temp. Jeśli on potrafi zagrabić 1 piątą trawnika na godzinę, a on potrafi zagrabić 1 trzecią trawnika na godzinę, to ich wspólne tempo to 1 piąta na godzinę plus 1 trzecia na godzinę, ponieważ w ciągu godziny on zrobi 1 piątą, a on zrobi 1 trzecią. A więc dodamy te tempa do siebie, żeby dowiedzieć się, ile potrafią razem zrobić w ciągu godziny. A zatem ich łączne tempo będzie wynosić 1 piąta trawnika na godzinę. Nie będę tutaj zapisywał jednostek, są nam tu niepotrzebne. 1 piąta trawnika na godzinę, mogę to zapisać tutaj, plus 1 trzecia trawnika na godzinę u kajandry. To będzie ich łączne tempo, czyli 1 t trawnika na godzinę czyli 1t trawnika na godzinę. Teraz musimy tylko obliczyć t i będziemy znać całkowitą liczbę godzin potrzebnych chłopcom na zagrabienie trawnika. Zróbmy to. Żeby to zrobić, musimy dodać 1 piątą do 1 trzeciej. Naszym wspólnym mianownikiem może być 15, więc to będzie to samo co 3 piętnaste plus 5 piętnastych plus 5 piętnastych a to będzie równe 1 przez t. Mamy wspólny mianownik, tak więc 3 plus 5 to 8, a zatem to będzie 8 piętnastych. Zapiszę to tutaj. Teraz mamy 3 plus 5 to 8 podzielone przez 15, równa się 1 przez t. 1 przez t. Jeżeli chcemy obliczyć wartość t, możemy odwrócić oba ułamki. Gdy odwrócimy lewą stronę, otrzymamy 15 przez 8, otrzymamy 15 ósmych, 15 ósmych, a gdy odwrócimy prawą stronę, otrzymamy T przez 1 lub po prostu T. A zatem zagrabienie trawnika zabierze im 15 ósmych godzin. Jeżeli chcecie mieć bardziej czytelny wynik, możemy 15 ósmych, a więc T równa się 15 ósmych godzin. I powinienem zaznaczyć, że to jest 15 ósmych godziny na trawnik. Cały czas mieliśmy tutaj trawnik na godzinę, to był trawnik na godzinę, to był trawnik na godzinę i tutaj również był trawnik na godzinę, a tutaj już odwróciliśmy ułamki, to mamy godziny na trawnik, czyli dokładnie to, co potrzebujemy. 15 podzielone przez 8 to dokładnie to samo, co 1 i 7 ósmych godziny, a 7 ósmych godziny to, wyjmijmy kalkulator. Jeśli w godzinie mamy 60 minut, razy 7 ósmych, otrzymujemy 52,5 minuty, a więc to jest równe, nasza odpowiedź, wspólnie zajmie im to jedną godzinę, godzinę i 52,5 minuty. Godzinę i 52,5 minuty, aby zagrabić ten trawnik. Trawnik z naszego zadania. Mam nadzieję, że było Wam to przydatne.